Panie trenerze, no można powiedzieć, że po raz kolejny z piekła do nieba Polonia Środa, kolejny mecz u siebie, kolejne spotkanie, wiele emocji, no wy chyba po prostu specjalnie to robicie, żeby kibice tutaj chętniej przychodzili na nasz stadion. No nie, na pewno trzeba się cieszyć z kolejnego zwycięstwa. Seria 7 zwycięstw rzędu Polonii chyba jeszcze się nie przytrafiła, raczej na pewno. Z tego trzeba się cieszyć. Wygraliśmy, ale trzeba powiedzieć, że może nie po najlepszym meczu. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji ku temu, żeby spokojnie grać. Ta piłka jak zaczarowana dzisiaj nie chciała wpaść. Ale drużynę, dobrą drużynę poznaje się po tym, że właśnie wtedy jak nie idzie, jak wszystko się gdzieś tam przeciwko nam, potrafimy wygrać. No właśnie, chłopacy po raz kolejny pokazali charakter, pokazali wielką ambicję. Od 9 minuty musieli gonić wynik, potem ten niestrzelony karny. Masa zmarnowanych sytuacji, jednak było widać, że chłopaków to nie podłamało. Cały czas dążyli do tego, żeby ten mecz wygrać po swoje 3 punkty. No i sukces osiągnęli. No i za to należy im się szacunek, bo mówię, nieraz już w piłce jestem też trochę, nieraz pięknie grałem i przegrywałem. Dzisiaj też mogliśmy pięknie grać i nie cieszyć się z 3 punktów, a tak musimy wylizać rany. Zagraliśmy dzisiaj troszeczkę z porotowałym składem po to, żeby gdzieś być jak najlepiej przygotowany na mecz z Radunią. Wygraliśmy, zwycięzców się nie ocenia i myślimy dalej. No właśnie, zwycięzców się nie ocenia, liczy się to, że Polonia ma na swoim koncie 21 punktów i 7 z rzędu wygranych meczy. No i teraz dojdzie do pojedynku, którym pewnie żyje pół piłkarskiej Polski, no bo będzie pojedynek z Radunią Stężyca. Myślę, że Radunia dzisiaj też zainkasuje 3 punkty, jesteśmy jeszcze przed tym spotkaniem rozmawiając tutaj. No, czeka nas ciężki pojedynek w Stężycy. No tak, Radunia jest przed sezonem była, można powiedzieć, na papierze najmocniejszą drużyną i takim pewniakiem do awansu razem ze Świtem z Kolwin, z Kotwicą. Do tej Zelaną, do tej grupy dołączyliśmy my. Ja myślę, że wszystko się rozstrzygnie na wiosnę, kiedy już będzie ta grupa top 8 i będzie decydował mecz i rewanż. My nie traktujemy tego spotkania jako najważniejszego meczu sezonu. Jest to dla nas każdy kolejny mecz jest najważniejszy. Na pewno będziemy chcieli się dobrze przeciwstawić. Będziemy grali z drużyną, która na pewno będzie chciała grać w piłkę, a nie tylko przeszkadzać, tak jak dzisiaj Górnik. I spodziewam się, chciałbym, żeby było to dobre widowisko. Dziękuję bardzo, no i życzę powodzenia w Stężycy. Dziękuję.